Kochani, witamy w 11 odcinku Amiga bez ściemy. Remigiusz, Remig z Kolasa, witam was serdecznie. Dzisiaj z kolejnym fajnym gościem, moja lewica, witamy. Szymon Ulatowski, cześć. Oraz... No i moja skromna osoba, Rafał Chyła, witam, cześć. No to jedziemy, panowie. Jedziemy. Witam cię, wspaniały Szymonie. Oczywiście znany z lat 90. jako magiczny programista, ale chciałbym, żebyś się przedstawił naszym widzom i powiedział, czym zajmujesz się obecnie. Tak, ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że taki Szymon istniał. No ja w sumie jestem dzisiaj tym, kim byłem wtedy, czyli programistą, który lubi programować, który lubi się bawić, szukać, kombinować. I po latach właśnie ciągle nim jestem, chociaż powinienem już nie być, powinienem bardziej myśleć może biznesowo. Miałem taki epizod, pracowałem w wielkiej korporacji, ale jakoś bardziej podoba mi się takie harcownictwo, takie kombinowanie, rzeźbienie, wnikanie, no i to dalej robię. Czyli generalnie dalej w zawodzie. Dalej w zawodzie, dalej programuję, jeszcze lutuję, arduinuję, takie tym podobne elektroniczne zabawki. Ale jesteś wolnym strzelcem, czy jednak pracujesz dla jakiej firmy? Mam własną działalność, więc pracuję niby dla siebie. Wiadomo, że to zawsze jest też dla kogoś. No tak, zlecenia. Ale bez jakby takiej bez odgórnej presji. No bo wydaje mi się, że jak już przejdziemy przez ten historyczny zarys tego, o co nam głównie chodzi, no to dojdziemy i pochwalimy się twoimi pewnie aktualnymi aplikacjami. Możemy się pochwalić. Okej, to tak zróbmy. No dobrze. To ale za... zaczynamy chyba od historii. Chronologicznie, tak. Tak jest. Także no moje pierwsze pytanie jest ogólnie, jakie były twoje początki z komputerami? Czy to była Amiga, czy może najpierw jakieś 8-bitowce, czy może jeszcze coś innego? Tak, właśnie 8-bitowce. To była ta epoka. I Commodore 64. Myślę, że dla wielu osób to był pierwszy komputer z naszego pokolenia. Ja się spotkałem z Commodorem dzięki wujkowi, którego było stać na takie różne fajne rzeczy. I tam poznałem, no to było magiczne, wielki telewizor kolorowy, czyli w najlepszej formie. Stacja dysków, jakieś tam gry, znaczy wtedy wszystkie gry były fascynujące. No i od początku mnie też ciekawiło, jak to działa, no ale na początku oczywiście, że były gry. Potem po jakimś czasie wujek miał już Commodore 128 i tak się stało, że ten 64 trafił do mnie, dzięki rodzicom oczywiście. No i oprócz gier mogłem wtedy, miałem więcej czasu na poznawanie, jak to można coś tam zaprogramować, więc oczywiście Basic nauczony z kursu w młodym techniku, bo to wtedy taka była literatura edukacyjna. No i takie kombinowanie właśnie, jak tutaj coś zrobić, jakieś sprite'y, jakieś coś. I stopniowo tak, bo też nie było takiej informacji jak teraz, stopniowo doszedłem aż do tego, że umiałem coś napisać w assemblerze. No i wtedy trzeba było już wyrzucić Commodorka, bo nadeszła Amiga, więc niczego nie zdążyłem zrobić na Commodorku. Miałem tylko takie poczucie, że o, teraz to można by zacząć. Właśnie teraz, jak nadszedł już schyłek Commodorka, znaczy to po latach wiemy, że schyłek Commodorka nigdy nie nastąpił, bo demoscena sprawia, że Commodorek żyje. Ale wtedy było takie dojmujące wrażenie, no, że Commodorki to już nie, Commodorki nie, teraz Amigę trzeba kupić, to jest coś. No i taka właśnie była kolej rzeczy. Commodorek został sprzedany, też bardzo żałuję, no ale wtedy Commodorek to był tylko środek, za jaki można zdobyć pieniądze na coś lepszego. Czytaj Amiga. No i wtedy, tak, i wtedy zaczęła się Amiga. No i na Amidze znowu to samo od początku, czyli ale znowu trafiamy... Muszę ci wejść jeszcze w słowo, tylko jakbyś mógł w ramy czasowe to obrać, bo ty mówisz, że C64 tak. Jeszcze ze stacją dysków. Ja pierdzielę, to ten twój wujek to nie czasem Bill Gates?
O jakich latach my gadamy w ogóle? Jakoś tak nie stopił, to zaciekawiło. Właśnie dokładnie nie wiem, ale on na pewno od razu kupił ze stacją dysków. No, od razu miał. Chyba w pierwszych dniach coś tam mu jeszcze nie działało. Może coś trzeba było jeszcze naprawiać, czy nie wiem. No bo też tak bardzo nie śledziłem, to było u niego. Ale naprawdę od razu miał wszystko, także to nie znaczy oczywiście, że to było pierwszego dnia, jak się zaczął sprzedaż Commodora, no bo na pewno nie. No ale jak na lokalne warunki w naszym miasteczku, no to na pewno to był, nie wiem, czy pierwszy taki komputer, czy jakiś jeden z pierwszych, taki naprawdę ewenement i szał na dzielni. A który rok? Który rok to był? No właśnie, nie mam pojęcia, który to mógł być rok. Ale na lat miałeś, to może dojdziemy. No też tego nie pamiętam. Wiesz co, ja mam pewien... Byliśmy dzieciakami małymi, które niewiele tam wiedziały. No ja już co prawda wiedziałem, może co to jest komputer, no bo wtedy już się czytało właśnie w Młodym Techniku. Mhm. Właśnie pytanie, tak, to można by umiejscowić, gdybym wiedział, czy no ja właśnie, już wtedy czytałem Bajtka, czy jeszcze wtedy czytałem tylko Młodego Technika, bo Bajtka nie było. To mógł być 85 rok, coś takiego, bo Młody Technik to był taka pierwsza gazeta, w której gdzieś się te artykuły pojawiały jeszcze przed powstaniem Bajtka czy komputera, więc tak, oczywiście. Faktycznie. Informik, no. Informik, kurs Basica i w ogóle takie informacje o wszystkim. A wiele lat miałeś tego Commodora? Czy też nie pamiętasz już? No, no też nie pamiętam dokładnie, ale parę lat miałem. Ale parę lat miałeś. Mhm. Nie, no bo to taka, wiesz, historia wow, nie? Bo... Pamiętam, że Bajtka już jakby świadomie się dowiedziałem, że będzie coś takiego jak Bajtek, o, że jest Bajtek, trzeba kupić Bajtka. Także ja już z góry wiedziałem, co tam będzie, bo właśnie wiedząc, że w Młodym Techniku takie rzeczy są i tak, to są fajne rzeczy, można się tyle rzeczy dowiedzieć o nowych technologiach, że Bajtek, o, że wreszcie jest specjalna gazeta o tym, o czym w Młodym Techniku były tylko jakieś tam kąciki. Więc to było... No ale, no, ale też ile mogłem wtedy mieć lat? Nie mam pojęcia. Jeszcze mnie ciekawi, to pozostanie tajemnicą. Tego assemblera tam mówiłeś, że liznąłeś. Kurczę, tak chcielibyśmy iść dalej, ale z drugiej strony tu jest tyle ciekawostek w tak starych latach, że aż jestem w szoku. Nauka assemblera polegała na tym, no, że nie było czegoś takiego, znaczy gdzieś tam istniało, ale w moich realiach nie istniała książka do assemblera, no Commodorka, tylko były jakieś okruchy informacji. Na przykład to, że 169 to jest LDA. Jakieś tam były listingi do przepisywania, więc takie zbieranie takich kawałeczków informacji i odszukiwanie tego, gdzieś był na przykład kawałek listingu, ale bez wytłumaczenia, gdzieś było wytłumaczenie, ale bez czegoś tam i trzeba było tak pozbierać i po jakimś czasie już wiedziałem, jak zrobić tam odpowiednie operacje, jak zrobić pętlę, jak zrobić tam coś tam. Na przykład assembler był bardzo przydatny do czegoś, czego nie można było zrobić w Basicu. Do tego, żeby z Commodorka samplować dźwięk bez dodatkowego sprzętu, bo tam był taki fajny, bardzo szybki przetwornik analogowo-cyfrowy wbudowany na potrzeby wiosełek. No i nie wiem, czy to inżynierowie przewidzieli, że można było tam podłączyć po prostu magnetofon, bo wtedy nośnikiem dźwięku była oczywiście kaseta. I można było sobie wgrywać dźwięk, oczywiście pętla odtwarzająca i samplująca już lepiej, żeby była w assemblerze. Także moje szczytowe osiągnięcie było zrobienie programu do grania, tak jak są takie pianinka. Na każdy komputer coś takiego było, że tam kuwerty to są CD do re mi fa sola. No więc moje pianinko grało samplami wgranymi tam właśnie przez magnetofon, przez ten port drogowy. No, do tego doszedłem na Commodorku. Oczywiście assembler... Były oczywiście tam assemblery, bo użytki pochodziły z giełdy, ale też miałem taką zabawę w tym, żeby napisać własny, coś w rodzaju assemblera w Basicu oczywiście, no bo Basic był tym systemem operacyjnym. No to polegało bardziej na tym, żeby się uczyć, jak te instrukcje są tam zakodowane w tych bajtach, że w tym polu jest coś tam, w tym polu jest coś tam, są to instrukcje, niektóre mają jakieś parametry, niektóre nie mają. No i takie to było grzebanie. Takie właśnie bezsensowne w sumie, no bo przecież były gotowe assemblery, było wszystko. Ale szacun. Radość była w grzebaniu w tym po prostu. Bez jakiegoś głębszego celu. A jak gdy już doszedłem do momentu, w którym mógłbym pomyśleć, o dobra, no to teraz zapiszę się do demosceny. No ja zamiast się zapisywać do demosceny, to wyrzuciłem Commodorka i zacząłem w Amidze
Też od zera, czyli znowu niczego nie wiem. Znowu jest jakiś tam Basic, oczywiście na początku to był ten Amigowy Basic, ten taki z Microsoftu, bo jeszcze Amosa nie było. No i uczenie się od początku tego wszystkiego, co tam już wiedziałem. Oczywiście twoją pierwszą Amigą to co, była 1000 czy 500 od razu miałeś? 500. Mhm. No już ciebie to bym podejrzewał też... teraz, że miałeś 1000 jeszcze w wersji prototype. Wujek ci mówił, a byłem tam, wiesz, w Ameryce ci podrzucę, nie? O kurczę. O Amidze, właśnie na temat Amigi, to już były te lata, kiedy z kolegami już się namawialiśmy, kolega, który też miał Commodorka, jakby byliśmy wierni marce, czyli już tam gdzieś czerpaliśmy z jakichś bajtków, czy z jakichś tych informacji o tym, że jest jakaś Amiga legendarna, co ona to nie potrafi, jak to zrobić, żeby ją kupić, ona jest taka droga, więc oczywiście to 500 była droga, więc o 1000 to nawet nie ma co mówić. Wtedy to pewnie ja jeszcze się właśnie jarałem Commodorkiem, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest Amiga. To już to drugie rozdanie Amigowe, czyli 500 dla mas, tak, to ja się na to załapałem. Ale widziałeś 500 zanim ją kupiłeś, czy dla ciebie to było takie kupiłem i zobaczyłem? Bo to też ciekawa historia z drugiej strony, bo wszyscy my to widzieliśmy wcześniej i wiedzieliśmy, co chcemy. Aha. Właśnie, to też jest ciekawe, bo ja przecież nie widziałem 500 w działaniu nigdy wcześniej. Widziałem ją tylko w gazetach, czyli właśnie w opisach, w jakichś tam recenzjach takich, gdzie strasznie podjarani goście tam mówili, o, był chyba w bajtku coś takiego, dostałem Amigę, taki artykuł. No, tam wspominaliśmy takie... ostatnio w odcinku. No, to było genialne. No, i ja oczywiście, że ten artykuł czytałem wiele razy i też sobie wyobrażałem, o, jakie to musi być fajne, że trzeba coś takiego zrobić. No, także pierwsza Amiga, jaką dotykałem, to była ta Amiga, którą w końcu mi rodzice kupili. Okej, okay. I oczywiście roku nie pamiętasz kompletnie. Roku nie pamiętam, ale to może to jakoś dojdziemy, bo to wtedy... Święto, coś. Mój początek amigowania zbiega się mniej więcej z początkiem pójścia do liceum. Może być plus minus jeden rok, czy coś takiego. Rozumiem. Więc to jakoś tam obliczymy po datach. Więc to by się dało. I wtedy rzeczywiście wiele osób z moich znajomych też poszło w tą stronę. Więc jakby ten... Byłem częścią jakiejś wspólnoty amigowej, takiej malutkiej tutaj lokalnej. No, czyli już pewnie z tym assemblerem i tak dalej było trochę łatwiej, bo jednak byli koledzy, czy też było całkiem... Koledzy się tak nie interesowali specjalnie programowaniem. Koledzy byli bardzo przydatni oczywiście, bo koledzy... Jak konsola do gier, tak? Wymiana oprogramowania. Gry, niekoniecznie nawet, to nie musiały być tylko gry, bo wtedy fascynowało wszystko, możliwości graficzne, Deluxe Paint, jakieś tam bardziej skomplikowane, jakieś Photon Paint, obróbka nawet zdjęć. No to były niesamowite rzeczy, których wcześniej się nie dało robić. No tak. Więc koledzy byli też przydatni do tego, bo ktoś zdobył jakieś oprogramowanie, ktoś coś pokazał, jak można coś fajnego zrobić. No ale gry oczywiście były też bardzo ważne. Natomiast programowaniem tak bardzo się nie interesowano. No i też co to można było zrobić za oprogramowanie. Na początku trzeba było sprawdzić, jak działa ten Basic nieszczęsny. Czy ja właściwie do czasu Amosa, czy ja cokolwiek programowałem? Chyba nie bardzo właśnie. Było bardzo mało. Znaczy, to już co prawda była epoka internetu, ale jeszcze do mnie tak powoli docierała, bo właściwie z internetem zetknąłem się dopiero na studiach. Więc w czasach licealnych to praktycznie to, co można było zdobyć, no to było od znajomych. Być może mogłem wtedy, znaczy na pewno mógłbym zdobyć powiedzmy assembler i jakiś kurs programowania. Nie czułem się raczej na siłach w coś takiego iść. Pierwszy był Amos na pewno. I potem stopniowo z tego Amosa, stwierdzając jego ograniczenia i próbując poznawać nowe rzeczy, kompilator języka C. Ale wtedy kolejne utrudnienia, no bo tak jak w Amosie jest pełno przykładów i można wszystko zrobić, właściwie można nie mieć nawet instrukcji, tylko patrząc na te programy, które są tam dołączone, można było już dużo rzeczy się dowiedzieć, no to niestety w programowaniu w języku C było ciężko. To było coś, co dzisiaj się wydaje śmieszne, ale na przykład nauka systemu poprzez czytanie includów. Jakie są funkcje, jak się nazywają parametry,
I teraz próbujemy odgadnąć logicznie, skoro się tak nazywa i ma taki parametr, no to co można z tego zrobić? Oczywiście później wiadomo, że istnieje ta dokumentacja cała systemu i wszystkie funkcje są opisane i coś tam, no ale na początku tego nie było. Na początku był goły kompilator, oczywiście pirat, no bo niby skąd, przecież kompilatory to były w dodatku drogie, to nie była jakaś tam gierka. No i z takiej szczątkowej informacji, co tu można wyciągnąć? No właśnie tak wyglądała ta zabawa, no ale było to fajne, no bo było wyzwanie, była nagroda, jak zadziałało. No i tak zaczęło się moje programowanie w C. Ale tak jak mówiłem wcześniej, AMOS. Wiadomo, że zupełnie inna klasa niż Basic Commodore. Ale długo się męczyłeś w AMOSie, czy raczej to było takie szybkie spotkanie, szybkie pożegnanie? AMOS, ja do końca bardzo lubiłem AMOS, bo AMOS był jakby odpowiednikiem to, co dzisiaj się robi w JavaScriptie, a wcześniej we Flashu. Po prostu chce się coś zrobić szybkiego, że fajnie działa i coś, żeby coś pokazać, zademonstrować, jakiś prototyp. AMOS bardzo, bardzo długo używałem jako właśnie taki język interaktywny, czy jak to powiedzieć, do takich szybkich, jakiś tam coś, eksperyment, coś obliczyć. Dzisiaj pewnie się do tego Pythona używa, żeby zrobić skrypt, który generuje coś tam z czegoś tam. No to wtedy to robiłem w AMOSie, chociaż może trzeba było w Areksie. Nie no, ale nawet gdzieś tutaj mamy na przebitkach twój edytor do poziomu do UBK-a, to też z tego co widzę, to on chyba był w AMOSie robiony. Nie, nie. Bo jakieś tam pliki ABK były wczytywane, czy nie, czy się mylę. Może na tej liście plików tam było, bo tam było wszystko, bo tam nie były filtrowane. Nie, edytor jest już w C napisany. W AMOSie mnóstwo aplikacji. Właśnie z okazji naszego spotkania znowu sobie podmontowałem ten dysk do emulatora i wcześniej jakoś nie sprawdzałem AMOSowych rzeczy, ale teraz sobie przypomniałem, no ciekawe, jakie ja rzeczy pamiętam z tych rzeczy, które mam tam w tym AMOSie, w tym katalogu. No i też po prostu wszystko, to co każdy programista, amator robi po kolei, jakaś symulacja dynamiki, jakaś symulacja tego, tamtego. Teraz jeszcze można to przyspieszyć fajnie w emulatorze, więc niektóre obliczenia fajnie szybko działają. Są instant już teraz. Różne, tak. Różne takie rzeczy, które później, na przykład nie pamiętałem zupełnie o tym. To, co później się stało prototypem tej gierki takiej z tym Hightfieldem, z tym takim krajobrazem, który się tak przesuwa, to wczoraj znalazłem, że rzeczywiście istniał prototyp tego w AMOSie, czyli same jakby obliczenia i samo kolorowanie. Oczywiście tam powoli działające. Chyba za szybkie to nie było. Tak, bo to taki bardziej proof of concept, że samo obliczenie ma sens i że co z tego wychodzi ciekawego. I potem była wersja w C jakaś tam szybsza, ale ciągle używająca takich zwykłych funkcji graficznych. I później ostateczna wersja już w trybie chunky, którą potem widać na filmie. Także AMOS był do końca bardzo przydatny jako taki właśnie język prototypowania. Dodając do tego te możliwości graficzne, był też używany do takich różnych programików. No właśnie, bo mówiłem, że te czasy licealne. W liceum na przykład Amiga była czasem używana na demonstracjach, żeby zasymulować jakieś zjawisko fizyczne, taki zamiast filmów edukacyjnych można powiedzieć, tylko w sposób bardziej interakcyjny. Ale to było w skali, czy to też było programowane w czymś? Ja do każdego takiego czegoś pisałem odpowiedni program w AMOSie. Czyli na przykład rysowanie linii sił pola elektrycznego, czy tam coś w zależności od przesuwania tych ładunków. No to właśnie takie idealne małe programiki, które bardzo dobrze pasowały do AMOSa. No, mogły być atrakcyjne wizualnie, na przykład w porównaniu do powiedzmy, ktoś miał, konkurent miał peceta i zamiast tego próbował to robić jakimś Turbo Pascalu. No to było brzydkie i w ogóle zupełnie nie było tych sprite'ów, tej interaktywności, tych różnych takich przesuwających się rzeczy. No, po prostu było widać od razu, że Amiga to na Amidze można fajnie to zrobić, a pecety są takie nudne, brzydkie. Także to jeszcze była faza, w której wszyscy wiedzieli, że Amiga jest lepsza. Aż mi się, i było to widać nawet w szkole. Aż mi się przypomniał artykuł w magazynie Amiga, Edukacja właśnie. Edukacja Amiga, taki był artykuł. I tam też właśnie były poruszane te tematy, o których ty mówisz.
Ale ja nigdy z tym absolutnie w mojej tutaj okolicy, to kosmos, o czym ty mówisz, nie? Że ojej, kosmos, nie? No, bo to tak, bo to musi trafić na nauczyciela, który potrafi to docenić, który widzi w tym jakąś wartość, że ktoś zobaczy tą nowoczesną technologię, jak na ekranie się coś przesuwa, co dotychczas można było sobie wyobrazić tylko, albo pokazać tam na trzech zjęciach z książki. Ale to brałeś swoją Amigę do szkoły, czy nauczyciel też miał, był amigowcem? To właśnie było fascynujące, bo co prawda chyba wziąłem raz czy dwa, ale potem był też pasjonat, amigowiec, jeden z nauczycieli i udało się zrobić, że Amiga była wyposażeniem pracowni zajęć praktyczno-technicznych. Więc to naprawdę, to był sukces Amigi. Szymon Ulatowski to miał tak fajne dzieciństwo, że szok, nie? No, wszystkie nasze... Ja chciało chodzić do szkoły. Tak, ja bym zapierniczał, nie? No tak, tam na przerwie chodziliśmy do tej pracowni zajęć praktyczno-technicznych. Domyślam się. To było miejsce spotkania migowców, oczywiście. Nie, no, jeśli chodzi na przykład, ja już tu trend zrobię ze swojej strony, no to u mnie całe zastosowanie w edukacji Amigi to było to, że jeśli był, nie wiem, jakiś bal szkolny czy coś, to można było ewentualnie w skali zrobić prezentację w formie jakiegoś zaproszenia i tak dalej, ale jeśli chodzi o czyste zajęcia dydaktyczne, to sobie nie przypominam użycia Amigi nigdy. No i tutaj ja tak samo, nie? Że tylko skala ewentualnie do jakiegoś takiego... Żeby to nagrać i puścić, tak, na wideo gdzieś. No okej. Okay. Oczywiście to taka partyzantka, no bo to nie było oficjalnie, to nie był program nauczania czy coś, to była inwencja nauczycieli. No i też w tym samym czasie to był okres, kiedy zaczynała się informatyka w szkole. Więc powstała pracownia informatyczna, w której oczywiście już nie było żadnych Amig, no bo wiadomo, to było zderzenie właśnie tej radosnej takiej świeżości, nieoficjalności tej Amigi z tym, co przyszło później. To była taka zapowiedź, no, że Amiga fajnie, można się pobawić, ale do poważnych rzeczy, no to trzeba poznać DOS-a. No i właśnie była książka o DOS-ie, były pecety, było wszystko tak, jak powinno być. Norton Commander. Oczywiście. Ale zobaczcie, nie, panowie, bo no, w sumie jakby reprezentujemy te same idee i... że właśnie jak w szkołach zobaczyliśmy te DOSy z Norton Commanderem, to tak dla nas to było takie, kurczę, my tu takie cuda mieliśmy od tyle czasu, nie? Ja pamiętam, że nawet w ten moment premiery Windowsa 9.5, gdzie już to jest kupę czasu dalej, to ja jeszcze mówię, Warbench dawno potrafił te rzeczy. Blaty sobie robiliśmy piękne ikony i tak dalej, nie? No ale dobra, jedziemy dalej. Chyba już wtedy przeczuwaliśmy, czym to się skończy, ale jeszcze wiara była. No ja tak do 98 tak jeszcze jakoś tak twardo, tak jakoś jak ten list Tinera, co omawialiśmy, to który to był rok, 97, 8 jakoś, nie? Czy nawet 98? Tak. No. No tam wiem. Wtedy jakoś u mnie już zaczęło się, że miłość miłością, ale trzeba patrzeć w przyszłość. No ale dobra. Kolejne pytanie. Bo sam o demoscenie wspomniałeś, bo mamy pytanie z demosceną. Czy ty w ogóle się udzielałeś na demoscenie, czy nie? No to nie uczestniczyłem niestety. Nie. Jakoś... A moim zdaniem może niestety, bo poszedłeś swoją drogą i zrobiłeś to, co zrobiłeś. Na demoscena byś się tylko rozpił i fajnie grał. Istnieją i takie niebezpieczeństwa, tak. No to dobra. Ale z drugiej strony też jest ważne... bo robimy to, do czego inspirują nas ludzie. Gdybym był w tej demoscenie, może poszedłbym może zupełnie w inną stronę. Także zupełnie nie wiadomo, co by z tego wyszło. Moim zdaniem Szymon... Może na dłużej bym został przy Amidze na przykład, chociażby z tego powodu. Chociaż to chyba też nie jest reguła, że demoscenowcy... No, demoscenowcy nie, też na pewno mieli kryzysy. Nie, no mnie to był taki żarcik trochę. Jasne, dobra. No dobra, pytanie ode mnie, bo zanim przejdziemy powiedzmy do twoich najbardziej znanych produkcji, jak Ubek czy Balderdash 3D, to jeszcze właśnie chciałem się zapytać o jakieś inne, być może mniejsze gierki, których być może nasi widzowie nie znają. Co jeszcze zrobiłeś na tej Amidze, oprócz tych prezentacji powiedzmy stricte pod potrzeby szkoły? No właśnie, bo poza tym, że cały czas robiłem jakieś takie różne małe programiczki, które służyły tylko lokalnie, żeby je tam komuś pokazać. No, oczywiście, gdyby to był w dzisiejszych czasach, one pewnie byłyby na YouTubie i tak dalej, no ale wtedy była lokalność.
Pierwszym produktem, który ujrzał światło dzienne jakby poza granicami miejscowości, był ten słynny Glizdor, o którym tu już wspominałeś. I znalazłem nawet umowę dystrybucyjną na Glizdora. Ogólnie Glizdor jest przejawem takiej choroby bycia programistą. Że ktoś, kto lubi programować, lubi kombinować, to wyobraża sobie, że wszyscy też znajdują przyjemność w takim właśnie dłubaniu. Więc ta gra była zboczona pod tym względem, że to była niby gra, ale tam chodziło o to, żeby definiować jakieś reguły, że tam zbierz jabłko, żeby coś tam się przesunęło, otworzyło. I że niby to miało sprawić przyjemność użytkownikowi, że sobie tak zdefiniuje, a potem niby pretekstem była gra, że potem można było grazić w węża, czyli taki klasyczny wąż, który rośnie, który coś tam zjada. I tutaj widzę jakieś podobieństwo i to mi się ciągle powtarza, bo oglądałem filmik, który podesłałeś o braciach Włodarczych i ich epopei programistyczno-giercowej. I tam się powtarzało, że oni chcieli coś pokazać, chcieli coś zrobić, ale nie cierpiała na tym grywalność. Czyli to nie było robione pod klienta, pod wymagania, pod jakieś, które nawet byłyby w miarę proste, gdyby o nich chociaż pomyśleć, ale właśnie zabrakło tego nawet pomyślenia. No i u mnie też. Po prostu robiłem to, co było fajne do robienia, a niekoniecznie się to przekłada zawsze na atrakcyjność dla odbiorcy. No i Glizdor był bardzo dobrym tego przykładem. Były niesamowicie narysowane okienka. To był produkt w Amosie. Wyrysowane okienka kolorowe i jakieś tam... A najgorszą częścią tej gry była gra. Czyli już jak wchodzimy, to jesteśmy tym wężem i próbujemy coś zrobić. No, czyli typowa gra programistów dla programistów. Z tym tylko, że programista zapomniał, że to dla innego programisty też nie będzie ciekawe, bo ten drugi programista też będzie fajniej mu będzie pisać taką grę, niż klikać w to, co on tam zrobił. No więc to takie dziwne coś, więc w sumie aż dziwne, że ktoś to kupił, ale chyba wtedy wszystko chyba wtedy po prostu wydawcy, tak, i ludzie, i wydawcy po prostu byli zafascynowani nowościami, ale próbowali, po prostu, nie? Sprawdzali wszystko. Ale fajnie tak, nas tak. Wyręczyłeś, bo ja się zastanawiałem nad tym pytaniem o tą grę, i zawsze mi ten tytuł umyka, ten Glizdor. Jak to podsumować? Nie, nawet nie o to chodzi, tylko ten Glizdor, a ty sam już przedstawiłeś, że nazywa się tak i tak. Mówię, bo ja bym to pewnie walnął, bo też już teraz nie pamiętałem, że Glizdor i jak tam ta twoja glizda się nazywała. No generalnie tytuł fajny, no lepszy nie, niż tam powiedzmy wąż. No tak, no, jest innowacyjny. Jest innowacyjny. No i to chyba bodajże... Nawet sobie przeglądałem recenzję i nawet recenzje nie były. Przecież taką rzecz można zmiażdżyć. No. Jak można pisać? Tak, mam screeny z tego samego. Ale nie, tam wszystko jest fajnie. To też na tej zasadzie, że polska ciepło, produkcja. Miło, fajnie, przyjemnie. No. A który to był rok? 94 chyba. Pamiętasz? W 94 jest recenzja, a umowa tutaj widzę, że jest pod koniec roku 93. A z kim miałeś tą umowę? To też były początki. Aneks do umowy. A z kim ta umowa była? Informatyczno-wydawnicze. Umowa jest biuro informatyczno-wydawnicze. I to się coś przekształcało, nie wiem co się w co przekształciło, ale była Fundacja Edukacji Technologicznej i Biuro Informacji Wydawniczej. To coś jest okay. Mało znanego. To jest coś mało znanego, nie wiem jak ja tam trafiłem. No właśnie, bo to też byłaby jakiś fajna historia. Pan Radziszewski podpisywał tą umowę, który to prowadził. Nie mam pojęcia. Jak no ale dobra, ale ty sobie, wysłałeś, że... nie wiem, najpierw jakieś demko gdzieś do Commodore Amiga na dyskietce czy coś? Jak zostaje zauważone? Czy po prostu... No właśnie, kurczę... To wydawało mi się, że to jest najbardziej oczywiste właśnie wysłać do jakiejś gazety, ale no, zupełnie nie wiem, jak akurat trafiłem tam, a nie gdzie indziej. No. Ale myślę, że to i tak było duże szczęście, bo... No bo to czyli to nie zakładamy, jest, że byłeś w dobrym miejscu, polecam. W dobrym czasie. Tak, no i to było takie pierwsze spotkanie z rynkiem, pierwsze spotkanie, że w ogóle ktoś będzie poza mną widział ten produkt, ktoś obcy. No ale dobra, no miałeś umowę, okej, okay, dobra. I w ogóle jakieś pieniądze z tego szły? Tak, i nawet troszeczkę pieniędzy za to dostałem. Tutaj a to było jednorazowe, czy tantiemy?
To były tantiemy. Tutaj mamy na przykład, no to jeszcze przed denominacją, wynagrodzenie 25 tysięcy za każdy sprzedany egzemplarz. Także brzmi 2,50. bardzo dobrze, ale oczywiście 25 tysięcy to jest 2,50. Mhm. I tutaj mamy z kolei rachunek z 93 i 567 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to było już za jakiś dłuższy okres, czy za krótszy. No w każdym razie jest taki przykład, że można było na tym zarobić 500 tysięcy, czyli 50 złotych. No tak, tylko że wtedy 50 oczywiście. Złotych, a dzisiaj 50 złotych. No oczywiście wtedy były inne ceny. No, no, to tak jak 500 powiedzmy dzisiaj, nie? No być może. No. Kurczę, wow. I co było po gwizdorze? Chyba nie od razu ubek. Po gwizdorze jeszcze był Hexis. Tak jest. To była poważna kwota i to był mój kolega ze studiów, który coś tam, on coś kręcił z demosceną, miał jakąś firmę, coś tam handlowa, sprzedawał. W sumie to aż dziwne, że takie firmy się brały za taki zupełnie nieznany produkt. No, dziwny był wtedy rynek na pewno. No, lata 90. I to tutaj western. No, no tak, wtedy był dziki zachód i w ogóle wszystko było możliwe. Tutaj jest prosta umowa, wynagrodzenie jednorazowe, 6 milionów, rok 94, czyli 600 zł, ale bez żadnego, no jednorazowo, wszystko oczywiste. No i w sumie jak za grę, która tak naprawdę powstała w ramach nauki Amosa i takiego, no po prostu tego, że wtedy chyba nie widziałem sześciokątnego Tetrisa, więc chciałem zobaczyć, no to go zrobiłem. Na pewno istniały, no bo to jest taki dosyć oczywisty pomysł. Wydaje mi się, że właśnie, bo też robiłem research w tą stronę. Nie, nie, wydaje mi się, że znaczy na Amigę, może ogólnie. No, na pewno nie było takiej różnorodności jak teraz, że teraz można wszystko znaleźć. No, dokładnie. No, więc gra poza tym, że była właśnie sprzedana, więc fajnie, bo gdyby się nie sprzedała, to też było fajnie, no, tak to jest podwójnie fajnie. Poza tym w tą grę ciupaliśmy namiętnie w akademiku, bo to były już czasy właśnie studenckie, no bo to kolega z grupy wydawał. I ogólnie była lubiana. Tutaj akurat grywalność nie ucierpiała, to była gra zwyczajna, bez ambicji, no, kombinowania. Wiesz, ona była na tyle estetyczna, udowodniania. Ona była na tyle estetyczna, a gameplay był w zasadzie... Przepraszam, a coś rzeczywiście z gardłem mam. Gameplay był na tyle standardowy... Logicznie, że okej, okay, to się broni dzisiaj, nie? No tak. Zwykła gra dla zwykłych ludzi, oczywiście. Ale to dobra, 6 baniek. Miałeś tą 6, to właśnie, chciałem spytać to samo. Czy 6 baniek. To już było gdzieś połowę wartości Amigi 1200, czy zmodernizowałeś za to sprzęt, czy przy 500 to cały czas byłeś? Tylko czekajcie, ale panowie, tutaj... mówimy o roku 95, tak? 94. Jeszcze, no to jeszcze to lepiej. No to 6 baniek to są 3 albo 4 wypłaty. No. Takie wtedy najniższe. No ja to właśnie patrzę, mam otwarty jakiś post, że Amigi wtedy kosztowały na przykład Amiga 604 miliony, Amiga 500 plus 4 miliony, a 1208 milionów. No to tak. No. Taka cena Amigi takiej średniej. W sumie nieźle. No jak na coś, co i tak by powstało i pewnie nawet powstałoby przed myślą jaką, że ktoś to kupi. Chyba to właśnie taka była kolejna, że po prostu graliśmy sobie w to w akademiku. No i gdzieś plotka się rozniosła, że jest taka gra, a tutaj ten wydaje gry. No to dobra, no to wydajmy. Wydajmy. No i super. Potem jeszcze wyszła trochę siara, bo muzyka do tej gry, kojarzycie jaka tam jest melodyjka, czy nie kojarzycie? Ja kojarzę. W każdym razie ta melodyjka jest odtwarzana przez jakiś tam player, który jest w Amosie, więc ona w dodatku jest trochę zniekształcona w stosunku do oryginału. Ale okazało się, że oryginał to jest jakiś znany właśnie demoscenowiec i to nawet chyba kolega tego wydawcy, ale oni o tym nie wiedzieli, czy tam kolega, czy jakiś antykolega, bo to trudno, nie wiem, jakie były tam relacje. Więc trochę to było takie no, naruszenie praw autorskich, ale wtedy robiąc tą grę, ona była robiona, że po prostu się bawię i sobie robię grę. A potem przyszła do wydania. I jakoś nikt tego nie sprawdził, że przecież tam jest użyta muzyka, która zgodnie z podchodząc biznesowo, to tam powinno być jakoś to uzgodnione z twórcą. Znaczy wiesz, no wtedy nawet nie mieli tego jak sprawdzić teraz, a dwa, że
ty w momencie zmiany, bo ja wyczaiłem właśnie, że coś z tą muzyką jest nie tak, tak jakby na pitchu była zmieniona, wiesz, że nie tempo było zmienione, tylko sam pitch był zmieniony, nie? No to też już w sądzie by się broniło. Że Amos to jakoś to pewnie, źle, no, źle to odtwarzał, bo tak, tam nie do końca wszystkie te komendy były obsługiwane. Dokładnie. No to właśnie, bo gdyby nikt nie wiedział, no to dzisiaj też byśmy o tym nie wiedzieli, byłaby błoga nieświadomość. Ale właśnie ten kolega, który podpisał tę umowę, on sobie to uświadomił już po podpisaniu umowy i tak przyszedł do mnie taki, no taki trochę, nie wiem, zdezorientowany, że kurczę, wiesz, co się okazało, że to muzyka jakiegoś tam kolegi i my to bezprawnie. I teraz my to opublikujemy. No, ale nie było z tego żadnych... Nikt się nie kłócił, nie odzywał, nie miał pretensji. No jeszcze nie. Powinien mieć pretensje, no bo skoro ja dostałem za te pieniądze, to powinien się podzielić. No ale jakoś ani ja go nie szukałem, ani on mnie nie szukał. No wiesz, wtedy też była inna mentalność ludzka, nie? No. Może też miał satysfakcję, że jego muza do komercyjnej gry trafiła. Tak, że wtedy nawet nikt nie myślał, że ktoś coś mi ukradł, tylko dzięki niemu moja muzyka jest. Sława, tak? No właśnie, ale gdyby wiedział, gdyby to było uzgodnione, przecież to mogło być napisane, że autor taki i taki. No, no właśnie, to no tak, napisał. Że nawet ja o tym nie pomyślałem, że przecież powinno się to sprawdzić, że to nie jest tak, że muzyka przychodzi z kosmosu i sobie wstawiamy, jaką chcemy. Teraz to jest nie do pomyślenia, a wtedy to było takie oczywiste, że robię sobie gierkę, no to wstawiam taki moduł, jaki mi się podoba. I to nawet w sumie nie taki, jaki mi się podoba, tylko jeszcze muszę mieć szczęście, żeby Amos go dobrze odtwarzał. No, dobra, to przechodzimy trochę dalej do Ubeka, bo Ubek już jest kolejną twoją grą. Tak, teraz już następny jest Ubek. Oczywiście tam cały czas trwa uczenie się różnych rzeczy amigowych, uczenie się programowania w C, no bo Ubek już był pierwszym moim produktem w normalnym języku napisanym. No i on też się zaczął od zabawy, od tego, że wszyscy w pewnym momencie poznali po raz pierwszy, zobaczyli grę Doom. Czyli ten niesamowity efekt, który wcześniej nie mógł być doświadczony. No i ta biedna Amiga, na której się to nie da tego zrobić, bo przecież sam Carmack powiedział, że się nie da. No i pojawiały się różne próby na Aminecie, jakieś przykłady, jak tutaj zrobić jakiś substytut Duma, jakiś elemencik Duma, tu jakieś, jak coś rysować. No i tak właśnie sobie szukałem tych rzeczy, coś tam kombinowałem po swojemu. No i tak stopniowo powstawały zręby Ubeka, które jeszcze wtedy nie wiem, czy miałem świadomość, że to będzie z tego jakaś gra taka już jakby gotowa, czy to miało do końca pozostać takim programikiem, żeby go tylko odpalić, żeby się coś animowało. No ale jakoś wyszedł z tego Ubek. Co ciekawe, pierwsze tekstury, na jakich to było, na jakich były prowadzone próby i pierwszy wygląd, który miał prototyp Ubeka, to był poziom, który dzisiaj jest z poziomem drugim, czyli te takie mury kamienne z takich głazów i te drewniane belki. No bo na pewno to była inspiracja, no, że tak po prostu musi wyglądać labirynt 3D, no bo tak wyglądał Wolfenstein i mniej więcej Doom. Więc no, wtedy wszystko było, jasne. Chłonąłem po prostu różne wzorce, nawet czasem nie wiedząc, że jak bardzo ja to kopiuję, zamiast przecież można było wymyślić zupełnie. No to potem oczywiście w innych levelach już była większa swoboda. No i tak sobie powstawał ten Ubek. Teraz widać, jak bardzo złym wzorcem był ten przykład z Aminetu, który rysował tą ścianę, bo perspektywa się zupełnie nie klei. No, ale jakoś... No i tutaj... Nie wiadomo, dlaczego uznałem, że jest to akceptowalne. No i tutaj chętnie nawiążę do naszej prywatnej rozmowy, zanim nagrywamy dzisiejszy odcinek, no bo ja jednak Ubeka tam się zagrywałem, więc tam w tym jednym z odcinków Amigi naszej Bez Ściemy właśnie mówiłem, że ja miałem takie wrażenie,
grając w beka, że już jakby, kurczę, programista chciał to już skończyć, to tak jakby, kurczę, już nie starczyło mu paliwa, żeby dojechać do końca. Chociaż ja i tak uważam, że ta różnorodność leveli jest świetna, ale za ten pierwszy level to bym cię ubił, nie? No to był strzał w kolano naprawdę, nie? No ten pierwszy level, to ja wiem, że ty próbowałeś wytłumaczyć, nie? Dlaczego jesteś w podziemiach, ale no dzisiaj z perspektywy czasu, no kompletnie się to nie broni, bo gdyby ubek zaczynał się od tego drugiego levelu, wielu ludzi by w to grało, nie? A to było rzeczywiście... Tak, to jest taki przykład właśnie myślenia zupełnie z pominięciem odbiorcy. Czyli też coś, co w dzisiejszych czasach jest oczywiste, że trzeba o tym pomyśleć. I to nawet nie tylko, że ja o tym nie pomyślałem. Przecież wydawca też mógł zasugerować jakieś zmiany, ale jakoś wyszło na to, że to po prostu nie były te czasy. Jest produkt, to go wydajemy tak, jak jest. Sprzeda się, to się sprzeda. Znaczy, ja mam takie może to jeszcze było przyzwyczajenie do tego, że się wszystko sprzedawało. Ja mam też takie podejrzenie, chociaż popraw mnie, jeżeli się mylę, że wydawcy w tamtych czasach to tak naprawdę ani tego nie testowali, ani nic, tylko ty im pokazałeś coś, co się rusza i to szło, czy nie? Czy jednak... Chyba tak troszeczkę testowali, że po prostu czy się specjalnie czy nie bywało, żeby nabywca nie był... Ale ja mam tu też pytanie, bo z tego, co słyszałem właśnie od różnych ludzi, powiedzmy z twojej branży, to jednak wydawcy mieli jedno przynajmniej wymaganie i z tym wiąże się moje pytanie, bo ubek nie wymagał do działania kości AGA. Czy to był wymóg wydawcy, że to miało chodzić na ECS, czy po prostu chodziło o prędkość, czy o cokolwiek innego, jakiś inny powód? Tutaj zupełnie jest inna odpowiedź. Powód jest tak samo nietypowy, jak nietypowy jest tryb graficzny ubeka. W tych moich poszukiwaniach, jak rysować różne rzeczy, trafiłem na tryb Chunky Copper, czyli takie symulowanie trybu Chunky przez Coppera. Wyszło, że on po prostu tak działa, że nie wymaga kości AGA. I potem już tak poszło. AGA było używane do gier, które chciały mieć dużo kolorów, prawda? Natomiast Chunky Copper i tak ma 4000 kolorów, tak ma więcej kolorów niż taka typowa gra. Dlatego właściwie z tego powodu nie jest to ograniczenie. Natomiast w Amidze 1200, z racji tego, że były te kości AGA, można było włączyć tryb HAM wysokiej rozdzielczości po raz pierwszy na Amidze. I tutaj wiem, że masz pytanie, o co chodzi. Ja wcześniej nie zrozumiałem, o co chodzi w tym pytaniu, jaki jest jego sens, więc po co jest tryb HAM w ubeku? On jest przede wszystkim bardziej zgodny z systemem, bo to jest zwykły ekran, zwykła bitmapa, jakby to jest obrazek już taki trwały, on nie wymaga współpracy Coppera do wyświetlania. Natomiast drugą zaletą tego trybu jest to, że można go włączyć w wysokiej rozdzielczości, ale nie polega na tym, że będzie więcej pikseli, to jest po prostu ten sam obrazek, tylko zmniejszony. To jest, jeżeli kogoś rażą duże piksele, to będzie miał ich tyle samo, ale na mniejszym okienku, więc to jest takie... No, może śmieszne, ale był taki tryb, który niczego nie wymagał, no bo to było tylko przełączenie na inny tryb. No więc można go było dać w Amidze, która miała możliwości techniczne, a te, która nie miała, to miała zwykły tryb. Rozumiem. No i świetnie rozwijało. I tak gra wymagała dużej ilości pamięci, więc i tak na 2 megachipu megałej 500 i tak, 1200. Tak nie działała. No, no ale hipotetycznie mogła działać na Amidze odpowiednio dopalonej. No dobra, a powiedz mi na przykład do tego ubeka, kto ci dźwięk robił, bo ja tą muzykę uwielbiam, szczerze mówiąc, świetna, świetna muzyka. O, no to bardzo się cieszę. To mi zrobił taki kolega, tak jak tam jest napisane, Albert. Ja już w sumie z nim dawno nie miałem kontaktu. Być może to jest nawet jego jedyna produkcja, w sensie taka, która gdzieś ujrzała światło dzienne w postaci publikacji komercyjnej. Bardzo możliwe, bo nie słyszałem o jego jakimś innym udziale. On po prostu był takim amigowcem, który pokochał Protrackera i sobie tam dłubał takie różne tam muzyczki. Te trzy pierwsze jak gdyby traki, czyli intro,
ten moment. O, w ogóle też intro było świetne z tym takim 3D i w końcu wchodzi w ten rendering, tak, wyrenderowana animacja. To mi się podobało. I ta muzyka idealnie jakby się, wiesz, wpasowywała w to. No i taki, no nie, no fajne. To do dzisiaj mi się, nawet jak ten trailer robiłem, no to podobało mi się to dalej, nie? Po latach stwierdzam, świetna muzyka, nie? No i tak samo ta muzyka, no, w menu. Że tym razem było, wszystko było prawidłowo, czyli nie był to żaden kradziony moduł, po prostu jest to muzyka zrobiona przez kolegę, który bardzo chce liczyć. Kurczę, nie wiem, czy ten... Istnieć, ja istniał. Dobra, Szymonie, to powiedz mi, jak to się stało, że ty nawiązałeś, czy taki był od razu zamysł, żeby to dodawać do każdej nowej Amigi 1200? A, to jest długa historia. Mamy. Nawet nie wszystkich szczegółów pamiętałem, ale dzisiaj właśnie otwierając tą teczkę archiwalną, widzę, że korespondowałem ze światem gier komputerowych. I tutaj piszą, otrzymałem pańską przesyłkę, dyskietkę z wersją demonstracyjną gry UBEK. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wygląda na to, że zapytałem ich, gdzie można wydać taką grę jak UBEK. I było to Twin Spark Soft. List jest ze stycznia 95. I otóż nie. Świat gier komputerowych polecił mi przy. I rzeczywiście było coś takiego. Była jakaś firma Gold. W ogóle pierwsze słyszałem, no ale co ja mogłem wiedzieć o jakichś tam firmach wydających. I rzeczywiście podpisałem z nimi umowę właśnie w tym 95. I tam już niby wszystko już przygotowujemy, coś tam robimy. A potem się okazało, nie, jednak nie robimy. Także Twin Spark Soft był dlatego, że ta firma jakaś dziwna się nie wywiązała z tej umowy. Więc to znaczy, że gdyby był od razu Twin Spark Soft albo ktoś inny, no to prawdopodobnie UBEK byłby na rynku tam te kilka miesięcy wcześniej. Więc to taka ciekawostka. No to rzeczywiście mega ciekawostka. No ale w końcu jak ten Twin Spark Soft? I potem ostatecznie... No nie wiem, czy ja po prostu się zwróciłem wprost do Team Sparksoftu, już tych listów nie mam. No i została podpisana umowa. Oni już wtedy mieli takie, było tam widać, bo wtedy byłem tam w siedzibie u nich, było już widać, że tak się powoli zwijają, że to już są takie nastroje, że to już ostatnie chwile, no bo to już był końcówka 95. Mam tu jakąś umowę. Nawet nie wiem, która jest, bo tam były jakieś aneksy, jakieś cuda. W każdym razie, tu jest też ciekawostka. Tantiemy wynoszące 3,50 od każdej sprzedanej kopii przy ustalonej cenie detalicznej wynoszącej 19,50. Także trochę mało dostawałem jako twórca. I potem mamy tutaj rachunek. Rachunek za wrzesień, październik, listopad, grudzień. Łącznie sprzedaje 9 egzemplarzy. Co przy 3,50 razem daje 626,50. No i już widać, że to było październik, to było 100, potem było 30, więc już widać, że spadek. Czyli pewnie nawet potem było jeszcze mniej, no bo wiadomo, że rynek na giełdę trafiła gra, pewnie też już. No, ale też z drugiej strony mnie ciekawi, nie? Jakby inny aspekt tego wszystkiego, że no przecież... Jak ty miałeś sprawdzić, ile było tych kopii i tak dalej? Nie ma czegoś takiego jak no, dzisiaj. No, pewnie, że nie oni mogę sprawdzić. Oni mogli sprzedać 500, a powiedzieć 200. Oczywiście. No, ale pewnie skoro 3,50 przy cenie 19, to pewnie nawet tak bardzo im nie zależało. No ale z tą Eureką to w końcu ty podpisałeś też umowę, czy to Twin Spark Soft się z nimi dogadał jakoś już? Tutaj właśnie nie wiem, jak to dokładnie było. Nie pisanego z Eureką, tutaj w papierach, to gdzieś tam zaginęło. Być może Twin Spark jakoś tym pośredniczył. Mam listy na temat... Bo wtedy na pewno sprzedaż musiała wzrosnąć chyba, no bo samych Amig chyba się sprzedało więcej niż 100 sztuk. Na pewno, tak, ale do tego były jakieś aneksy. Ja tutaj na przykład widzę, że... O, nie, jednak coś jest, tylko że przez Twin Spark Soft, okej, okay, czyli masz rację, jest coś. Strona B zezwala stronie A na dołączenie programu UBEK do pakietu oprogramowania i coś tam Eureka. I co my tu mamy? I jednorazowa płatność 1500 zł za tą Eurekę.
Czyli z bomby dostałeś... na Amigę 1200. Tak, jedną. Znaczy, no, z ich punktu widzenia to jest logiczne, nie? Tak, ale oczywiście. No i biorąc pod uwagę, że wcześniej z normalnej sprzedaży dostałem 600, no to 1500... No tak, to był strzał. Właściwie całkiem dobrym okazją. Czyli uwaga, z jego perspektywy również było to logiczne. Tak, czyli... Wiadomo, kto miał zarobić, to zarobił. No, ale też nie było tak, że nic nie dostałem. Co ja tu jeszcze mam? Aha, jeszcze jest ale coś kolejnego. Ale masz kolejne. Też jeszcze rachunek do tego. No. Jeszcze jest kolejna. Jest jeszcze ciąg dalszy do UBK. To już ostatnie podrygi. 98. No to już w ogóle... To już jest po śmierci Amigi chyba już dawno. Planujemy wydać płytkę CD, na której znajdą się, coś tam. Mega Mix. I tutaj tym razem jest od każdej sprzedanej kopii 0,5 zł. 0,5 zł. No więc, no, ale to Mega Mix, więc wiadomo, że tam było dużo innych rzeczy. Tak, bo ja pamiętam tą składankę. Ja pamiętam tą składankę, bo ja ją nawet posiadałem. I to z tego względu, że Twin Spark Soft, bo ja mojej mamie kupiłem do firmy, bo Amigę też matce do firmy wrzuciłem i ona na tym firma programie jechała. I tam brakowało aktualizacji z jakimś VAT-em czy z czymś. I tylko na tej płytce można było właśnie tą aktualizację zdobyć. A to w suma summarum i tak taniej wychodziło. Niż kupienie tam, samej firmy. Nie? I pamiętam, że właśnie tam był UBK. I byłem w szoku, że na jednej płycie było 18 aplikacji, nie? W tym twoja gra. I wow, nie? I chyba właśnie... karciarz był też, czy nie? Ta gra. Karciarz, gdzie tam można było w tysiąca grać, czy coś. Tak, nie było? Tak, no. Tak, był. No i w ogóle chciałem się o to zapytać i myślałem, że tu coś cię zaskoczę, że wydali płytkę, a ty sam wyskoczyłeś. A znalazł się papierek. No. Wszystko pod kontrolą. Wszystko pod kontrolą. A chciałem cię to zaskoczyć, ale no dobra, okej. Okay. Gdyby nie papierek, to bym już nie pamiętał o takich dziwnościach. Jakieś pakiety. No to kolejne pytanie ode mnie, przyjacielu. No bo twórcy Cytadeli, kojarzysz Cytadelę, no wydali jakiś czas temu właśnie, wiesz, źródła i tak dalej i na SDL-u to powstało, żeby sobie dzisiaj to odpalać w wyższej rozdzielczości i tak dalej. Czy myślałeś o jakimś remake'u UBK-a, czy nie? Kiedyś w dawnych czasach myślałem, jak pojawiły się iPhony i tam taki trend do tych gierek, że te komórki już potrafiły takie rzeczy rysować, ale jakoś potem uznałem, że nie, chyba już nikt tego nie pamięta, że coś takiego było, przecież takich gier jest teraz dużo. No ale może kiedyś do tego dojdzie, skoro różne rzeczy są wskrzeszane. A jeżeli ja do ciebie zadzwoniłem, cię odszukałem, z napiekiem cię wyciągnąłem, to znaczy, że chyba jednak warto, nie? Znaczy jest i Gloom w SDL-u właśnie, i Cytadela w SDL-u, nie? Ale zastanawiam się jeszcze nad czymś innym. Ja teraz też. No bo jeśli jest taka ten projekt Duma, przypomnij mi Remik, jak on jest zatytułowany teraz, ten nowy projekt Duma, który też jest w sumie klonem Wolfensteina, ale mówi się, że Doom na Amigę 500. Ten Amigowy taki niemożliwy, który się okazał możliwy. Tak. Dread. I że niby to jest po prostu kwestia tego, że on się teraz pokazał możliwym, bo po prostu są już lepsze narzędzia, lepsze techniki. W tamtych czasach był niemożliwy do zrobienia, tych był możliwy. I się zastanawiam, czy nie kończyło by cię zrobić. Programistów niestety. U Beka 2. Programista, muszę tu się przyznać. On był zawsze możliwy. To nie jest tak. Po prostu ludzie byli za głupi. Aha. A czy co, za mało po prostu literatury dookoła wtedy było, czy co? No najprawdopodobniej tak, no bo skoro sprzęt jest ten sam, to nie zrobiła tego żadna sztuczna inteligencja, zresztą nawet gdyby zrobiła, no to ciągle jest wszystko możliwe. Chodzi mi o optymalizację kodu, nie? A nie o to, czy jest możliwe, czy nie jest możliwe, nie? No bo jak gdyby wynik pokazuje, że jest możliwe, tak? Tak. W tym stopniu, a skoro jest dzisiaj możliwe, to znaczy, że było zawsze możliwe. Tak, no, tak. Jeszcze są, że no nie wiedza o takie niuanse, jak... nie? Tak, to jest... niedostateczna wiedza, dlatego znaczy, programiści byli zbyt głupi. Szymon, musisz zwrócić też uwagę na to, że no dzisiaj mamy internet i wymiana informacji między tobą a kimś ze Szwajcarii jest instant, nie?
A wtedy albo zapytałeś się wujka Zygmunta, albo kurde kolegę Krzysia, nie wiedzieli, to kombinowałeś. Jak się teraz też patrzy, z jakich narzędzi korzystają twórcy dzisiejszych produkcji demoscenowych na Amiga, no to bez porównania z jakimś tam... Właśnie, chodzi chyba o ten narzędzia. Prosty assembler i wszystko dłubać. Mhm. Tak, ale narzędzia to jednak tylko narzędzia. To hipotetycznie, gdyby istniał wtedy geniusz, to on potrafiłby to zrobić po prostu, bo to tak czy inaczej to się sprowadza do jakiegoś kodu. I ten kod zawsze mógł istnieć. Tak jak kod jest kodem. Matematycy mówią, że pojęcia matematyczne zawsze istniały, a człowiek je tylko odkrywa, a nie wymyśla. I ten kod też gdzieś tam istniał w przestrzeni platońskiej, idealnej. No, ale dopiero teraz go poznaliśmy. Tylko ale wiesz, wracając do sedna, przy dzisiejszych narzędziach, przy dzisiejszej wymianie informacji i powiedzmy przy dzisiejszej... Czy da się zrobić UBK, który dobrze działa na UBK, tak? No, czy nie korciło cię zrobić na przykład UBK 2 na fali tej mody retro, żeby coś tutaj spróbować jeszcze raz, czy raczej już nie bardzo? No to oczywiście powaliło mnie to, że ten dread, czy jak to się tam nazywa, na tą Amigę tak działa idealnie, jak może działać, więc poczułem i zazdrość, i zachwyt, że to się jednak da. No jakoś wątpię, czy ja bym potrafił coś takiego dokonać, oczywiście wiadomo, że teraz to można się wzorować i tak dalej. No jednak UBK ma pewne cechy charakterystyczne, no ta kolorowość na przykład, myślę, że tego się akurat nie da zrobić, no bo to jest albo-albo. Tamta gra jest bardziej monochromatyczna, ale właśnie dzięki temu jest szybsza. Więc tam idealnie dokonano tych kompromisów, które trzeba było dokonać, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy jak. Więc akurat UBK pewnie prędzej by powstał, no nie wiem, na komórkę, na jakieś współczesne akceleratory. No i to też nie jest taki całkiem głupi pomysł, bo przez to, że ta gra była w tak głupi sposób trudna i taka właśnie zniechęcająca, to większość graczy zupełnie nie poznała, jakie tam były pomysły, więc jakby ja niepotrzebnie się męczyłem. Ja właśnie poznałem UBK, ja przetrwałem, ja byłem tym gościem, który se cierpi. Więc ja bardzo doceniam, że jednak mój wysiłek dla tych kilku osób, które to przeszły, jednak był potrzebny. Ale ten, gdyby to zrobić we współczesnej grafice, to jeszcze więcej osób mogłoby to poznać. Więc dlatego być może powstanie, chociaż na razie nie mam natychmiastowych planów, żeby się szybko za to zabrać. Okej. Mufa, twoje pytanko. No ale zanim ja zacznę już do bardziej współczesnych rzeczy, to mówiłeś, że masz jeszcze jakieś pytanko o Balderdasza 3D przed nagraniem. Więc chciałeś pociągnąć temat, więc oddaję na razie tobie głos. Dobra. Balderdas 3D. Główny magik od UBK, Szymon Matowski, szykuje dla graczy niespodziankę. Dumowaty klon Balderdasza. Musisz zagrać odpowiednią ilość diamentów i znaleźć wyjście, mieszcząc się w czasie. Trzeba uważać na kamienie, kolce, opadające bloki, krawy, złodzieje, pszczoły. Uff. Na szczęście masz bomby, rakiety i działko. Jak widać w wersji demo, gra jest dość ziarnista, ale przez to bardzo szybka. Minimalne wymagania to goła Amiga 1200. No właśnie, Balderdas 3D. I nawet go ogrywałem teraz, przygotowując się do tego twojego wywiadu. Ograłem sobie znowu to demko. I do dzisiaj czułem ten sam flow, który czułem w tamtych latach. Tą prędkość, nie? Dla mnie dzisiaj Doom Eternal jest taką ikoną FPS-ów. Już lepiej nie można tego zrobić. I u ciebie czuć było właśnie też tą prędkość gry, nie? I to uzyskałeś na Amidze 1200 z fastem, bo pamiętam, że ogrywałem to na CD32 z fastem i ta prędkość była. No dzisiaj na prototypie to pewnie jeszcze lepsza, ale czuć ten taki flow, nie? I powiedz mi w ogóle, jak wpadłeś na ten pomysł z tym Balderdaszem? Jak uzyskałeś to tempo rozgrywki? Bo to jest niesamowite. No to jest właśnie to, czego mi jeszcze brakowało w czasach UBK, czyli trzeba się dokształcać. Jak się człowiek dokształci, to może robić lepsze rzeczy. A tak naprawdę same algorytmy wywodzą się wprost z Wolfensteina. Czyli to jest nawet jeszcze, powiedzmy, coś prostszego niż UBK, ale jednak przemyślane do końca. I tak jak przy UBK-u, może nawet bardziej niż przy UBK-u,
podczas zabawy algorytmem i tym, że można rysować takie, a nie inne kształty, no bo tam jak widzisz, tam wszystko jest, jest z kwadratów, też. Czyli wszystko jest na siatce kwadratowej. No bo w ubeku miałeś te pływające ściany. Od ubeka jest rok wstecz. Są pływające ściany jako błąd, ale oprócz tego są ściany na ukos, pod dowolnymi kątami i drzwi, które się otwierają, jak gdyby tak obracając wokół osi, czy tam przesuwając. Natomiast w tamtym jest, wszystko jest na siatce kwadratowej niezmiennej, więc pod tym względem krok wstecz, ale za to jest prawidłowo matematycznie. No i też bardziej wydajne, czyli to jest zbliżenie się do tego, co robili poważni producenci i poważni ludzie, którzy wiedzą, co robią, czyli właśnie Wolfenstein i Doom, bo tam jest to zrobione prawidłowo geometrycznie. No i okazało się po jakimś czasie, znaczy tak mówię z perspektywy, że robiąc UBK się męczę, mając złe podejście, a mając dobre podejście, można zrobić coś, co działa szybko i działa dobrze na midze. Po prostu nagle no znajdujesz przepis. Patrząc na te... Tak, tak. Także ten cały Boulder Dash 3D, w ogóle nazwa jest nieszczęśliwa, oprócz tego, że znana, ale już potem dostałem list z firmy, jak to się nazywa, First, coś tam. Ten wydawca legendarny Boulder Dasha, tego prawdziwego. No, na wszystko. No. First Star Software, no właśnie, tak to się nazywa. Także dostałem od nich list, że nie wolno mi używać tej nazwy, więc to i tak nie mogłoby być pod taką nazwą, gdyby zostało skończone. Ale tylko dostałeś żadne kary tam, sądy. Tak, tak, no bo to nie było komercyjne. No to nie było też ani sprzedawane, ani nic, tylko to zostało jako demko, więc oni się tam pewnie nie wiedzieli, że nie ma się specjalnie o co kłócić. Czyli tak uszczknąłem trochę sławy, no bo tak to może, gdyby była to jakaś nieznana nazwa, no to może być tak mniej się rozeszło. Z drugiej strony wydaje mi się, że gdybym był na ich miejscu, to bym się z tą dogadał, rób to i bo ktoś wreszcie wpadł na fajny pomysł, no bo do dzisiaj nie ma Boulder Dasha 3D, no nie? Też on można, był dobry, nie? Też można tak powiedzieć. No. Nie wiem. A czemu nie skończyłeś go? Czy ten list cię wystraszył, czy już po prostu odeszło się od Amigi, czy jeszcze? Nie, potem... Potem powoli już tak, odchodziłem od Amigi. Ten Boulder Dash miał jeszcze okres rozwoju, ale taki już trochę spowolniony. W sensie, że coraz więcej wymyślałem tam niby ulepszeń, jakichś komplikacji. Potem jeszcze współpracowałem z pewnymi ludźmi, którzy mieli to, już myśleli o jakimś wydawaniu, o czymś. Jakoś tak za dużo się tego wszystkiego stało. Rynek Amigi, wiadomo jak wtedy wyglądał. Z kolei na rynku pecetowym to jakby już... Żało. No, nie było... Na Amidze, jeżeli się pokazało coś 3D, to był od razu... O, wow, to jest 3D na Amidze. A na pececie w tym czasie wszystko było 3D i tak naprawdę tam trzeba było coś zrobić naprawdę merytorycznie ciekawego i coś nowatorskiego, żeby zaistnieć. Nie można było zrobić byle czego 3D. Więc tak... Jakoś to po prostu wygasło. Powoli tak dłubiąc i potem się zniechęcając. A te twoje eksperymenty... Także szczytowa forma rozwoju Boulder Dasha to jest właśnie ta, która jest na Amidze. Twoje eksperymenty z Voxelem, z tą grą, to miało być jeszcze przed Boulder Dashem, czy...? To kolejność była taka. Najpierw był ten Speed, czyli pierwszy przykład zastosowania tego właściwego algorytmu do rysowania labiryntu i właśnie w tej siatce sześcianów. A pewnie nazwa Speed wzięła się z tego, że działało to wreszcie tak, jak powinno. Tak, tak, właśnie. Właśnie też mnie to ucieszyło, że jak to fajnie szybko działa, nawet na słabej Amidze. I dzięki temu to mogło być naprawdę taka gra czasowa, znaczy taka, że jest ten pęd, że są te poślizgi i to wszystko tak czuć, tą dynamikę, to takie uginanie się. No. Także to... I potem dalszym rozwojem tego Speeda był oczywiście Boulder Dash 3D, no bo widać, że to jest ten sam engine, tylko z dodaną większą komplikacją różnych tam obiektów, które coś tam robią ze sobą. No to jest taki speed z logiką. Zbierz to, a od nogą... tam otworzysz to. No. Tak, tak, tak. Tak to właśnie miało być. Chociaż
gdyby tak się zastanowić, gdyby podejść do tego rynkowo, no to przecież zrobienie samych wyścigów, nawet bez żadnej logiki, no to to byłoby całkiem fajna, miła gierka. Ale jakoś to mi nie... Zupełnie nie pomyślałem o tym, że to powinna być gierka o wyścigach, a przecież można było to zrobić i byłaby fajna gierka. A tak to w sumie jest fajna gierka, tylko ma jeden poziom i nie zna Aminet. Jako przykład, co Amiga mogłaby mieć. No i Voxel też powstał mniej więcej w tym samym czasie. Nie wiem, czy równolegle z Boulder Dashem 3D. Prawdopodobnie prawie, że równolegle. Wywodzą się z tego samego jakby początku, bo tam nawet widać, że jest ten sam tryb graficzny, ten sam taki pasek. No, aczkolwiek tam już otwarte światy były, nie? Bo właśnie, no jakieś nie. Rzeki i góry. Tak, tam można sobie... Tam można sobie pomarzyć, jak do czego przecież można by dojść, taki, właśnie taki otwarty świat, jakieś tam misje, to jest prekursor GTA 3, różne tam cuda mogą się dziać. Tego w pełnym 3D z roku 2000, no, nie? No se możesz do helikoptera skoczyć, tu polatać, no, nagle do łódki skoczyć, popływać. Okej, okay, grafika troszkę umowna, ale... Ale właśnie przypomina mi się, że jak odwiedzałem Twin Spark Soft, czyli w 95 pod koniec, to ja już nie tego Voxela z tym chodzącym chłopkiem, który coś tam robi. Także to już nawet wtedy się zaczęło. Także no, ale no tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Ubek przecież był skończony na początku 95, tylko czekał na procesy wydawnicze. Więc rzeczywiście to ma sens. Że po Ubeku po prostu się bawiłem w te różne speedy i voxele. No, dlatego w Sparksoftie to pokazałem. Oczywiście oni tak popatrzyli, no fajnie, no ale jaka to musi być Amiga, żeby to dobrze działało, no bo wtedy standard, jednak na 1200 z fastem to mogło działać, ale w bardzo małej rozdzielczości, no więc to były piksele nawet jak pięści. Jednak voxel już to piksel. No i jaka to musi być Amiga, a Amiga upada, więc właściwie no to fajnie. Ale właśnie Amiga takie myślenie ubiło Amigę. To była największa głupota w ogóle. Właśnie trzeba było iść rozwijać Amigę, a nie ją dołować, że róbmy. No to tak, jakby w tamtych latach ludzie nie robić na 286. Softu, a ludzie nie robili softu, bo klienci nie rozwijali sprzętu. No. Tak to już. No tak. Takie to nasze losy tak amigowe. O. No dobra, jeszcze jedno mam pytanie. Czekaj, Mufa, bo takie jest poza tu beczki. Tutaj myślę, że widzą, wrzucimy przebitkę z tego. Wywiad z tobą, jeżeli chodzi o czasopismo, jak to się nazywało? Bo dzisiaj to składałeś dla mnie, Mufa. Techno Magazin? Techno Magazin. No coś takiego, coś zagranicznego. I kurczę, powiedz mi, jak oni cię tam w ogóle znaleźli? No to, więc ja zupełnie o tym nie pamiętałem, że coś takiego jest. W ogóle mógłbyś mi wmówić, że to wolny wywiad i bym uwierzył, skoro pokazujesz zdjęcie. Wiadomo, że zdjęć nie da się podfałszować. No dzisiaj więc się da. Być może... żartuję. Więc być może na przykład ktoś się do mnie zwrócił mailowo, że tutaj chcielibyśmy coś napisać, proszę mi wysłać zdjęcie. No i może tak to było. Zupełnie tego nie pamiętam. Nie mam archiwum maili z tamtych czasów, bo jeszcze miałem kilka kont, kilka różnych dziwnych jeszcze na uczelni, no, na czymś tam. Chyba tak to. Ale tak właśnie, bo nie wiem, czy ty, Mufa, zwróciłeś uwagę na język, w jakim to było napisane? Bo jak ja ściągałem PDF-a, było niby angielski, ja to otwieram, dla mnie to niemiecki, a z kolei Szymon, jak mu wysłałem screena, stwierdził, że to... Jaki? Jakiś może norweski, może no, jakiś być może. Skandynawski. Mi się wydaje, że gdyby to było niemieckie czasopismo, to raczej nazwę bym kojarzył, a to też tytuł czasopisma jest dosyć taki mało znany. Często by pisało DR, różne takie słowa niemieckie. No, ale taka ciekawostka, że jednak o naszym rodaku pisali tam. No, no właśnie, i to właściwie bez powodu, no bo nie no. Pisano o Boulder Dashu, czyli o czymś, czego nie ma. To jest jakaś tam zapowiedź, jakaś wizja, że może coś będzie. Ale to wtedy może... się żyło zapowiedziami. Często, nie? Tak, tak, to takie lata zapowiedzi. Nie zrealizowane. Nie wszyscy mieli internet. Tak, im więcej newsów, tym lepiej sprzedamy. Takim internetem na papierze. No, z drugiej strony może tam właśnie ta firma od Boulder Dasha tam cię wyczaiła. Może tam jakiś Helmut przyszedł, otworzył i mówi, może. Mamy gościa. Może, no. Tak, może lepsze zasięgi w świecie normalnych. Techno Magazin. No to taka ciekawostka. No dobra, no to Mufa, twoje pytanie jeszcze.
No w zasadzie, bo tu jeszcze było pytanie, ale poniekąd te przebitki dają nam na nie odpowiedź, że przynajmniej dysk Amigowy masz, ale tak, czy... Kubek 2, tak? Nie, czy Amigę po prostu sprzedałeś, jak odeszłeś od Amigi, czy posiadasz ją może do dziś, czy tylko posiadasz ten dysk ze swoimi produkcjami? Tym razem nie zrobiłem tego błędu, no ale też to nie była rozpaczliwa sytuacja, że muszę sprzedać Amigę, żeby kupić cokolwiek innego, więc Amiga sobie po prostu leży i jest nieużywana. Dysk wyciągnąłem i skopiowałem, więc jest bardziej bezpieczny niż sobie leżał fizycznie. Bardzo dobry ruch. No i tam różne właśnie takie archaiczne rzeczy można czasem znaleźć. Nawet się aż czasem dziwię, jakie tam rzeczy, bo potem sobie przypominam, a rzeczywiście. Nie, no dlatego też chylę czoła za to, że właśnie robisz takie backupy, nie? Bo to... A już po odejściu od Amigi, powiedzmy, interesowałeś się coś? Wchodziłeś na Amigowe fora? Może się orientujesz... Czym jest Amiga NG na przykład, czy dziś, w dzisiejszych realiach, czy... Pewnie bym się nie orientował, chociaż jeszcze przez jakiś czas po sprzedaniu Amigi czytałem jakieś tam wiadomości, potem coraz rzadziej i jakoś przestało mnie to zajmować. Ale od pewnego czasu na przykład odkryłem podcast Amivigilia, więc z niego się różnych rzeczy dowiaduję. No i mam takiego znajomego, który bardzo dalej jest aktywny w gronie amigowców, organizuje spotkania, na które mnie czasem zapraszam, więc dzięki temu coś tam jeszcze słyszę, co się dzieje. No ty w końcu sprzedałeś Amigę czy nie? Bo przed chwilą mówiłeś, że nie. Nie, nie, nie. Leży, ale tak. Nieużywana. No bo mówiłeś przed chwilą, że po sprzedaniu Amigę. Potencjalnie, o, na przykład... Nie, nie, nie. Mówił, że nie zrobił tego błędu i nie sprzedał Amigi. Aha, okej. Okay, tak jak przy zmianie z Commodorka na Amigę, tak, bo teraz może nawet fajnie by było sobie popatrzeć na tego Commodorka włączonego. No może granie w Commodorka nie jest takie jakieś super, skoro są doskonałe emulatory. No ale no byłaby jakaś nostalgia, no ale już nie ma nostalgii. A w jakiej konfiguracji? Natomiast Amigę hipotetycznie mogę wyciągnąć. Właśnie, doszedłem wtedy do 1200 chyba z Apollo z 40, która co chwilę nie działała, bo tam problemy z zasilaniem, więc awaryjnie miałem też 30, także miałem nawet dwie na zmianę karty. Ale to była we wieży, czy zwykła, standardowa? Nie, taka zwykła. Dobra, no to problemy mogły być z zasilaniem, bo jednak... Czterdziestka lubiła już owierzowioną Amigę. Ja nie wiem czemu, ale ja zasilacz. Chyba zawsze miałem najlepsze 40, bo ja nigdy z tym problemu nie miałem. Albo miałeś tak dobrą Amigę, takie grube ścieżki zasilania. Możliwe, nie wiem. No dobra, to co na pożegnanie dla naszych widzów chciałbyś powiedzieć, przyjacielu drogi? No ja się w ogóle dziwię, że amigowcy jeszcze pamiętają takie produkcje stare moje. Więc pozdrawiam tych, którzy przeszli UBK, a nawet tych, którzy przeszli chociaż kilka poziomów, że byli wytrwali. No i cóż, dzięki tym różnym takim właśnie znajomkom, jak dzisiaj rozmawiamy, podtrzymuję jednak dalej swoje amigowanie, chociaż w tej formie takiej trochę wirtualnej. Kto wie, może UBK doczeka się jakiejś nowszej realizacji. W każdym razie bardziej będę to śledził na pewno teraz, co się dzieje. No a ja bym na koniec zapytał o te twoje aktualne projekty, gdzie można je znaleźć, co polecisz, może coś ciekawego. Te twoje, bo rozumiem, że to są projekty bardziej z branży mobilnej, aplikacje mobilne, czy też na pecety, no nie wiem, powiesz coś więcej. Tak, bardziej to są mobilne. Problem jest taki, że ja ciągle coś robię, ale nigdy nie kończę, więc standardowy problem. Trudno powiedzieć, co ja bym tu mógł polecić. Z kolegą robimy taką grę o żaglówce, nazywa się Top Sailor. Oprócz tego od wielu lat działa projekt Framstix, czyli sztuczne życie, który nawet doczekał się ostatnio wersji też mobilnej, więc można się tak pobawić, tak bardziej lightowo, bo ta pełna aplikacja, która jest na Windowsy, jest taka poważniejsza do jakichś eksperymentów, no może bardziej dydaktycznych niż naukowych. Natomiast taka mobilna, to można sobie poklikać, popatrzeć, poczytać i bez głębszego wykształcenia w tej dziedzinie. Generalnie na pewno możemy jakieś linki podlinkujemy.
No tak. No to co? No to co? Kończymy, panowie, nie? Dzięki za miłe półtora godziny. Dziękuję, bardzo mi miło. Trzymaj się, dzięki za wywiad, cześć. Trzymaj, dzięki naprawdę za wszystko. Wspaniały czas, wspaniały moment. Jestem wzruszony, że zapraszacie takich ludzi. Nie, naprawdę, no kawał fajnej historii, żeś tu w Polsce zrobił, więc szacun. To co, panowie, trzymamy się i pozdrawiamy widzów. Hejo. Cześć.